Cześć kochani, z tej strony znowu Shetty i dzisiaj również mam dla was recenzję, dodatkowo konkurs, ale o konkursie powiem na sam koniec. Natomiast nie jest dzisiaj to recenzja powieści, a książki, bardzo ładnej książki, bardzo porządnej książki, konkretnej, która mi się bardzo podobała, mianowicie Jedzenie, które leczy. To jest książka, która nawiązuje do Ajurwedy, zresztą sam podtytuł o tym mówi, ponieważ pisze, jest napisane. Kuchnia zgodna z zasadami medycyny ajurwedyjskiej. I jeżeli chodzi o Ajurwedę, ja nigdy nie miałam jakiejś większej styczności z Ajurwedą, natomiast znam tą tematykę, jest mi ona w pewien sposób bliska, chociaż wiecie, ja nigdy nie czułam tego tak w 100%, że ja muszę iść w stronę Ajurwedy, że muszę coś zrobić z Ajurwedą. Natomiast nie ukrywam, że kilka wskazówek z tej dziedziny, można tak powiedzieć? Można. Praktykuję, trochę z niej wzięłam, jednak zdecydowanie bliższa jest mi filozofia jogiczna. Chociaż Ajurweda i yoga w dużej mierze idą w parze. Natomiast jeżeli chodzi o jedzenie, które leczy, to nawet nie sięgnęłam po tą książkę w związku z tą samą Ajurwedą, tylko po prostu na sam tytuł, Jedzenie, które leczy. Ja naprawdę wierzę w to, że odpowiednia dieta jest w stanie uchronić nas przed wieloma chorobami i zapewnić nam spokój, harmonię, zdrowie przede wszystkim, dobre samopoczucie. I właśnie na tym też polega Ajurweda. Ajurweda to nie jest do końca jakby leczenie choroby, tylko przede wszystkim ona uczy tego, jak zapobiegać chorobom. I to właśnie wyjaśniają autorzy tej książki. Oni sami nie są ekspertami Ajurwedy, ale opisują właśnie w bardzo fajny sposób w tej książce też swoją historię, skąd Ajurweda się wzięła w ich życiu. Ale żeby was nie zmylić, są tutaj również wskazówki od eksperta od Ajurwedy, który naprawdę jest kozakiem w tym temacie. Więc to jest fajne, że oni to tak postanowili połączyć, że z jednej strony swoja historia, swoje przepisy, bo oczywiście no, nie jest to do końca książka kucharska, ale nie brakuje tutaj przepisów na fajne jedzonko. Głównie do równoważenia poszczególnych dosz ajurwedyjskich. Ale jest naprawdę fajna i jest tutaj bardzo ładny wstęp. Ona w ogóle jest przepięknie, słuchajcie, wydana. Jest na wstępie przede wszystkim właśnie samo nawiązanie do Ajurwedy, historii autorów, skąd się to wszystko wzięło. Jest to bardzo fajny wstęp, naprawdę. Ja zazwyczaj nie lubię czytać historii ludzi, którzy umieszczają je właśnie w tego typu książkach, ale tutaj przeczytałam i naprawdę bardzo mi się podobało. Jest też teścik do zrobienia, słuchajcie, uwielbiam testy w książkach, naprawdę. Żebyście zobaczyli, którą doszą jesteście, która dosza w was zrównoważy, ponieważ jeżeli się już tego dowiecie, to możecie iść dalej i nie wiem, czy mi się teraz uda to tak szybko znaleźć. No nieważne, w każdym razie, jeżeli pójdziecie dalej, to w tej książce są właśnie konkretne przepisy na różnego rodzaju napoje, obiady, śniadania, przekąski, kolacje dla równoważenia każdej z dosz. I to jest super, naprawdę, bo jest tych pomysłów mnóstwo dla każdego, jeżeli już się dowiecie, która dosza w was dominuje, więc jest to tak typowo ajurwedyjskie. I faktycznie te przepisy mogą na pierwszy rzut oka wydawać się dosyć egzotyczne, takie obce, ale słuchajcie, to napisali Polacy, więc to nie jest tak, że o Jezu, będą jakieś skomplikowane produkty. Nie, ja to naprawdę przeczytałam, przejrzałam, poszukałam i to są rzeczy, które spokojnie znajdziecie gdzieś w sklepach, jak nie stacjonarnych, chociaż już takich rzeczy też się pojawia więcej, tu na pewno w internetowych, więc nie będzie problemu z dostępnością produktów. I słuchajcie, są to naprawdę takie dziwne rzeczy, można by powiedzieć. Dziwne rzeczy, dziwne dania, ale zrobione z naprawdę takich podstawowych składników. I to jest niesamowite, ta prostota, słuchajcie, tutaj Ajurwedy. Ale jeżeli jeszcze nie będziecie na przykład po tym teście pewni, bo ten test jest krótki, ja bym się nim aż tak nie kierowała, która dosza w was dominuje, to w każdym właśnie rozdziale poświęconym poszczególnym doszom znajdziecie jeszcze też właśnie cechy każdej doszy, które dominują w takiej osobie. I wtedy możecie się już upewnić, czy to na pewno wy. Oczywiście to nie jest tak, że będzie w was może dominować jedna dosza. Czasami jest równowaga trzech dosz, chociaż ponoć to też nie do końca dobrze. Zawsze myślałam, że to jest właśnie spoko, a chyba jednak nie. Natomiast możecie być, wiecie, pół na pół i tak dalej. Więc możecie jeszcze sobie o tym doczytać w internecie. Ja kiedyś w internecie znalazłam bardzo fajny test na właśnie dosze, na Ajurwedę. Natomiast co do samej książki, no co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Jest naprawdę fajna, fajnie wydana, jest konkretna, taka naprawdę rzetelna, dopracowana. Są fajne informacje, jest dużo ciekawostek i jest taka typowa właśnie ajurwedyjska. I jedzenie, które leczy, jedzenie, które zapobiega, myślę, to by było bardziej, ale nie taki chwytliwy temat, wiadomo. Jednym słowem jestem w stanie powiedzieć, że ta książka naprawdę mi się podobała. Jest świetny tekst, jest naprawdę konkretna, rzetelnie napisana. Jest w niej wszystko to, czego bym po takiej książce oczekiwała właśnie, gdybym zobaczyła taką książkę na półce, słuchajcie, gdybym sobie przeczytała to, co jest napisane z tyłu,
to właśnie spodziewałabym się po niej dokładnie tego, co otrzymałam. Dlatego to jest naprawdę świetne. Poza tym są też bardzo ładne zdjęcia, które robią człowiekowi smaka od razu, żeby zrobić to wszystko, co tam jest opisane. Dlatego ja serdecznie książkę polecam, nie tylko osobom, które się interesują ajurwedą, bo tak jak ja powiedziałam, ja się jakoś nią specjalnie nie intryguję, nie fascynuję, ale uważam, że jest to fajny temat, można się z nim zapoznać, można zobaczyć, czy to jest coś dla was. Ja powiedziałam, nie w 100%, ale owszem, lubię ajurwedę i na pewno spróbuję sobie coś z tej książki porobić. A właściwie okazuje się, że nawet niektóre rzeczy już z tej książki wypróbowałam, chociaż może takiej bardziej okrojonej mojej wersji, bo ja zawsze i tak dorzucam swoje 15 groszy do każdego przepisu, który mam i się nim nie kieruję tak dokładnie. To nie jest dla mnie wytyczne, tylko to jest dla mnie inspiracja. Ale na pewno sobie jeszcze raz tą książkę na spokojnie przejrzę, tak dokładniej. Pozaznaczam to, co mnie najbardziej zainteresowało, bo mimo wszystko ona jest obszerna i to nie tylko te opisy, tu jest wszystko, ponieważ same opisy to tam jakaś jej część, a pomiędzy też się znajdują fajne informacje. Dlatego ja książkę serdecznie polecam. A jeżeli byście chcieli taką książkę mieć u siebie, to mam dla was właśnie 3 egzemplarze, które ufundowała księgarnia Silkar.pl. I żeby zdobyć jeden z tych 3 egzemplarzy, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał i w komentarzu, tutaj pod tym filmikiem właśnie, odpowiedź na bardzo proste pytanie. Co oznacza słowo Ayurveda, z jakich słów się wywodzi? Myślę, że nie jest to trudne zadanie, to na pewno znajdziecie wszędzie w internecie, czym jest Ayurveda i z jakich słów się składa. I tyle, tyle, więc naprawdę słuchajcie, zachęcam was do udziału, wzięcia udziału w tym konkursie, ponieważ książka jest tego warta, jest naprawdę przepięknie wydana, w twardej oprawie i jest świetna merytorycznie. Dlatego właśnie wystarczy, nie wiem, łapka w górę, subskrypcja kanału, już tam palichota łapka w górę, palichota subskrypcja, chociaż będzie mi miło. Tylko odpowiedzcie właśnie na to pytanie, które podałam przed chwilą w komentarzu, a ja wybiorę 3 szczęśliwe osoby, które otrzymają właśnie taką książkę na własność. I to by było na tyle w dzisiejszej recenzji. Dzięki, że jesteście ze mną, dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!